Ole, mam piękny zaczep. Siemanko YouTube, witam Cię w kolejnym odcinku moich turbowędkarskich przygód. Dzisiaj chciałbym Wam troszkę w inny sposób opowiedzieć o mojej ostatniej przygodzie, którą udało mi się uwiecznić, że tak powiem, okiem GoPro na dysku twardym. Odwiedził mnie mój tata. Tata przyjechał do mnie na urlop i stwierdziliśmy, że to jest mega okazja, żeby połączyć siły z moim synem i z moim tatą i wyskoczyć gdzieś nad wodę. Popłynęliśmy oczywiście na szczupaki, na moją kochaną rybę. Słuchajcie, było naprawdę ciekawie. Nie padło jakoś dużo ryb, ale padły i się działo. Generalnie podzieliliśmy dzień, podzieliliśmy sobie ten wypad na parę jakichś tam, że tak powiem, odcinków. I dzisiaj chciałbym pokazać dzień, którym łowiłem razem z moim tatą i z moim synkiem, który już niejednokrotnie się na naszym kanale tutaj pojawił. Otóż mieliśmy do dyspozycji łódkę z małym silniczkiem, bodajże trzykonnym, i sobie śmigaliśmy na bardzo dużym jeziorze. Na tym jeziorze de facto złapałem moją życiówkę. Film do tej życiówki będzie tutaj, albo tutaj. Generalnie gdzieś tu się pokażę. Także zapraszam serdecznie, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyjeżdża 120. I mieliśmy tam, powiedzmy sobie, teraz nie chcę skłamać, 4 albo 5 godzin łowienia. Pogoda była mega zmienna, ale mieliśmy mega nadzieję na to, że coś złapiemy. Tak czy inaczej, dzisiaj będę Wam opowiadał z biura. Wrzucał troszkę materiału, który udało nam się nagrać i tak to będzie wyglądało. Także jeśli macie ochotę i chwilę z wolnego czasu, zapraszam Was do oglądania. Już na wstępie poproszę Was o zostawienie subskrypcji, lajka i jakiegośkolwiek komentarza dla samego zasięgu. Także lecimy dalej, ja Wam zaczynam opowiadać, jak wyglądała ta cała nasza skromna przygoda. Otóż całe jezioro jest takie, że jest to jezioro przepływowe, czyli z jednej strony napływa jedna rzeczka, sobie ta woda tam jest, potem wypływa nam do rzeczką, do innego jeziora. Generalnie rzecz biorąc, mamy tam od, powiedzmy sobie, 60-70 metrów głębokości do zatok, do łąk, gdzie mamy metr, półtora albo i pół metra. Nasze łowienie zaczęliśmy na właśnie takie łące, gdzie dzień wcześniej tak naprawdę razem z moją żoną wyskoczyliśmy i mieliśmy jakieś tam wyniki, także wiedzieliśmy, że tam się jakaś ryba może czaić. Co ciekawe na tym jeziorze jest to, że nie ma to takich typowych trzcinowic, więc szukanie tej ryby bez echosondy, tylko i wyłącznie na przeczucie i powiedzmy sobie patrzenie pod łódkę, no nie należy do najprostszych. Tak czy inaczej, zapływamy na pierwszą miejscówkę, obławiamy ją w różny sposób i mamy chyba z 7 czy 8 odprowadzeń. Kompletnie nieaktywne ryby. Czuję sobie za przynętą. Tak, jest sobie przynęta. Za nią idzie sobie pajkuś. I nagle stwierdza, że jednak nie jest głodny. Trochę frustracja. Trzeba to przyznać. Ja zaczynam od jakiegoś tam brania, nie wcinam. Potem mój syn na imitację Okona też ma branie, nie wcina. Nic się nie dzieje. Jakaś przerwa, jakaś kawa, wiecie jak jest. I wpada pomysł, że płyniemy dalej. Ale zanim popłyniemy dalej, to stwierdziłem, że spróbuję troszkę inną przynętę. Troszkę inny sposób. No i w pewnym momencie sobie myślę tak, skoro te ryby nie biorą tak w żaden sposób, mają nas w nosie, to może by, nie wiem, odstraszyły inną rybę czy coś w tym stylu. No to zakładałem takiego oto pulsada. Znaczy nie ten kolor, w barwieniu takim szczupakowym, czyli bardziej zielony z jakimiś tam centkami. Nie mam tej gumy tu niestety w biurze. No ale generalnie taką przynętę, 16 centów, ona tam swoje waży. Ale że miałem akurat Beastmastera do 50, który no jak to Beastmaster, jak ma 50, to i 70 ogarnie. Jakichś tam większych obaw nie miałem, chyba na główce 15 to było. Tak czy inaczej, parę rzutów, bach, pierwszy strzał, siedzi ryba i spada. Spadł. No ale powtarzam, tak? Powtarzam, rzucam sobie tam raz czy dwa, już też nie pamiętam dokładnie, ale generalnie rzucam sobie. Jest. I bum, siedzi. Mam go. Siedzi fajny sportowy szczupak. Łapcie zdjęcie, wygląda mniej więcej tak. No i co? Lecimy sobie dalej. Stwierdziliśmy, że już na tej łące nie ma co dalej kombinować, nie ma co dalej już nic trenować, więc zmieniliśmy miejsce, popłynęliśmy w pewną zatokę, w której kompletnie nic się nie działo. Kompletnie nic się nie działo, a najlepsze jest to, że to była miejscówka, gdzie właśnie rok temu mi wyjechała 120, młodemu wyjechało w tym miejscu to bodajże 85 i tam parę innych fajnych takich grubych 70-tek. Latem nie działo się tam kompletnie nic, nie mieliśmy nawet stuknięcia. Postanowiliśmy popłynąć na ostatni rzut w takie miejsce, gdzie jakieś tam ryby zawsze się wjeżdżały, no i tam się zaczęła jazda. Tak, tam jest miejsce, gdzie mamy nurt, woda wpływa do tego jeziora i one tam między tymi kamieniami sobie są pokitrane. No działo się. Wpierw ładną sztukę wyciąga mój tata. Tata łowił też na kiju tam do 40 gram, też na Beastmasterze, także pięknie wygięty kijek, w tym nurcie ryba walczy. Super, bajeczka, naprawdę coś pięknego. Szybko oddajemy jej wolność i jeszcze sobie dalej rzucamy. I potem ni stąd, ni zowąd mamy sytuację tego typu. Ja oczywiście za późno włączyłem kamerę. Młody trafia rybę. Tak, myślimy sobie, mały szczupak. A wyjeżdża piękny, gruby, napakowany jak piłka do rugby Okon.
To jaki? Co? O, chłopaku. Jak ja? Co? Normalnie, otwórz go, otwórz kałąk. Miana na podbieraku pokazuje 37, ale musicie mi wierzyć, zerknijcie na zdjęcie, zerknijcie na filmiku. No przecież to był grubas. On był grubas. Parę fotek, okonek wraca do wody. Majestatycznie, delikatnie, powolutku sobie odpływa, macha nam ogonkiem, coś na zasadzie, elo mordeczki, widzimy się później. Śmigamy dalej, tak? Przesuwamy się to, z płytkiego na głębokie, łowimy sobie. Generalnie jest fajnie, słoneczko świeci, cieplutko, niestety czasu coraz mniej. I w tym momencie ja na głębokiej wodzie, znowu na tą samą gumę, na pulsada, mam przywalenie i zaczyna się jazda. Yes. Ale muruje. Nie mogę go oderwać. O, idzie. Jaka to jest siła, to jest masakra, nie? Patrz go. Nie wiem, czy będzie miał metra. Jest. Ale jest ciężki, ale miał taką moc, widzieliście, nie? No. Ale grubas. Oj, może mieć meter. I teraz możecie mi wierzyć lub nie. Nie wiem, czy na filmie to widać w ten sposób, ale mega, mega byłem pewny, że tam jest 100+. Serio. Ja myślę, że to jest 100+. Była taka moc, taka siła i tak murował do dna. A powtarzam, mówiłem Beastmasterem do 50. To jest naprawdę mocny kij. Naprawdę mocny kij, a był wygięty do granic możliwości. Lekko sponiewierany, ale wyjeżdża. Wyjeżdża. Grube, piękne, silne, rzeczno, jeziorowe. No i ile ma? 80 centów. Mierzymy go tak trochę na oko, ale wiemy, że ma 8 dyszek. I co? Dajemy mu wolność, łowimy jeszcze chwilkę. Ja mega już zadowolony, spełniony, wszyscy połowili, więc to było najważniejsze. I do tego młody wyciąga następnego. Jest. Jest. Ale jak chodzi? Ale bydle, jest. Dzielek, bardzo obiegnięty. Ale patrzcie, co tutaj zaczyna. Nice, brawo. Dziadek, schowaj się w tamtą stronę. No i dobra, potem jak młody wyciągnął tego szczupaka, stwierdziliśmy, że czas najwyższy będzie się zbierać, więc się zaczęliśmy szykować do wyjazdu. Generalnie dzień kończymy mega pozytywnie, tak naprawdę, mega pozytywnie. Ja wyciągam dwa szczupaki, Jasiek wyciąga pięknego konia i szczupaka. Mój tata kończy ze szczupakiem, więc bardzo, bardzo fajny dzień. Tak to wyglądało mniej więcej. Kochani, jeżeli Wam się podobała taka forma filmu, oczywiście zostawcie komentarz, powiedzcie, co o tym sądzicie. Ja z mojej strony Was przepraszam, że nie nagrywam z nad wody, tylko nagrywam z biura i dorzucam troszkę scenek. No ale niestety tak czasami jest, że nie masz głowy do tego nagrywania, jak się jest w ferworze walki. A w rybach chodzi o tym najbardziej, żeby się dobrze bawić i mieć z tego fan. Jeśli dotrwaliście do końca, jest mi mega miło. Zapraszam do subskrybowania kanału, klikać w ten dzwoneczek, żeby dzwonił, jak dodaję każdy nowy film, a planujemy dodawać teraz minimum jeden film w tygodniu, plus jakieś tam shorty, komentarz dla zasięgu, kciuk w górę. Kto nie daje kciuka, ten nie łowi szczupaków. Tym akcentem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, do następnego.